Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagramy w God of War. Moi drodzy, słuchajcie, biję się aktualnie z tym Draugrem, jestem już w końcówce walki, uwaga, uwaga. I zaraz go chyba powinienem go pokonać, tak jest, udało się, pięknie, dobra. 25 expa zaledwie, aha, to trochę bieda, trzeba przyznać, no ale dobra. Moi drodzy, ogólnie też pokręciłem się trochę po tej lokacji, jakby gra mi niestety nie zapisała całego progresu, dlatego już wiecie, wszelkie rzeczy zrobiłem poza waszym udziałem, a teraz właśnie robimy coś, czego... Złoto Egira, wow, patrzcie ile... O ja pitolo, po całość tu przyjść mega. No dobra, jeszcze wiecie co, tak się zastanawiam, bo tam... Momencik, bo tu właśnie wisiał ten wazon. Kurde, i teraz pytanie, gdzie mi spadły rzeczy z tego wazonu? Czy one spadły tutaj na dół? Ruszają się w grupach, prawda? I nie zaczaiły się na nas, pragnąc zemsty. Chłopcze. Przepraszam, wymyślam. Nie no, Trus, wymyślaj, spoko, no dzieckiem jesteś, tak? Ja pierdzielę. Masz prawo. Tylko teraz moment. No, kurczę, ja już się tam nie wrócę niestety, to jest problem. No dobra. To już trudno. Bo właśnie tak się zastanawiam, wiecie co, gdzie mi spadły rzeczy z tego wazonu, kurczę? One jakby spadły... Chyba na dół, wydaje mi się, chociaż kurde, tak z drugiej strony, gdzie on wisiał? Bo jakoś tutaj, ja go strąciłem. Kurde, już się tam chyba nie wrócę, niestety. A nie, przecież... Czekajcie, a ja nie przejdę tędy po prostu? Nie wiem, bo tu na dół nie zejdę, prawda? Nie, no nie ma opcji takiej. Dobra, w takim razie już kij w ten wazon, ale nie widzę, że tam się świeciły jakieś przedmioty do zebrania. Dobra, czyli możliwe, że... One spadły faktycznie tam na dół, dzięki czemu ja już je sobie zebrałem. Dobra, sorry, że tak minie nad tym, ale naprawdę mi zależy na zebraniu absolutnie wszystkiego. I teraz kolejne pytanie, jak my przejdziemy dalej właściwie? To jest kurczę zagadka, bo jeszcze nad tym nie kminiłem, powiem wam szczerze. Także zaraz tu będziemy coś ogarniać. Dobra, moment. Tu jest łańcuch, dobra. No i okej, możemy przejść dalej. Mam tylko nadzieję, że natkniemy się jeszcze na pieczęć tą ostatnią, przydałoby się. No ale dobra, możemy ruszać dalej, okej, to jest spoko. Dobra. Oho, walka, dobra. Spokojnie, Atreusik, uważam. Dobra, pokonaliśmy legendarnego Draugra, tak, więc bez problemu sobie poradzimy, dobra. Okej, dobra, wezmę sobie kamień zdrowia. Dobra. O kurde, dobra. Na wiedźmę, jak pamiętamy. Gdzie ona jest? Dobra. Wow, wow, uwaga, uwaga. Ostrożnie, ostrożnie. O kurcze, no tu będą problemy, powiem wam. Pięknie. O kurcze, moment, moment, bo tu. Ja przecież jeszcze kolejny Draugr, no to jest jakiś żart? Uwaga, uwaga. Dobra, wiecie co, może... I co jest ten moment, Kratos? Ej, rusz się! Kurde, nie mogę się ruszyć! Co jest? Co ty, Ateus, nie powiesz? Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Tam jest... Czekajcie. Ja pierdzielę, no... Wiecie co ja chciałem zrobić? Chciałem pobiec szybko do tego kamienia. Ajajaj, ciekawe gdzie będzie checkpoint teraz. Powinien być tuż przed tą walką, dokładnie, dobra, całe szczęście, dobra. Strasznie dużo ginę, prawda? Wybaczcie mi za to, ale kurczę. Wybaczcie, że ja tyle ginę, ale jeszcze zupełnie nie wczułem się w ten system walki, powiem wam szczerze, wiecie. Nie ogarniam go do końca. Ale dobra, o tyle fajnie, że mamy całe HP. Kurde, ale jednak ja tu będę tyle ginąć. Ale powiem wam, walka jest trudna, mówię poważnie. To naprawdę, no porównując do poprzedniej części Gowa, no to kurde, ta walka jest cholernie trudna. Naprawdę będę musiał się tutaj... O kurde, będę się musiał naprawdę tutaj nieźle przyzwyczaić. Dobra, spróbuję ją ogłuszyć. Kurde, ostrożnie, ostrożnie. Uwaga, dobra. No i no przecież zablokowałem. Kurde, nic nie widzę. Ja pierdzielę. Musimy uważać, żeby na plecach nie mieć przeciwników. Muszę je wszystkie widzieć, kurde. Ja pierdzielę, już nie wiem kogo bić, naprawdę. Co mnie uderzyło? Uwaga, uwaga, do tyłu, do tyłu. No,
Ej, no przecież nie potrzeb... Kurde, jego mać, no... Dobra, szał spart, pierdziel. Chodźcie tu. Teraz dostaniecie po mordzie. Nie, no, już naprawdę nie mogę. Kurde, ta walka jest cholernie trudna, no. Dawaj, Kratos. Au, 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 au. Uwaga, unik, unik, unik. Dobra, lecimy z tą wiedźmą. Uwaga, 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 Kratos, dobra. Okej, tą wiedźmę na razie zleję. Au, au, au. Dobra. Spokojnie, Atreus, spokojnie, żyje, żyje, żyje. Dobra. Dobra, powiedzcie, że to już będzie koniec. Aj, kurde, ej, co, jeszcze plecy? O kurde, to nieźle. No, ja pierdzielę, co za durna wieźba, no. Gdzie ona jest? No kurde, nie mogę się ruszyć, no co jest? No kurde, jak ona mnie irytuje. Nie mogę. No, come on! Dobra, mamy pełne HP. Dobra, nareszcie zdechła, bo już po prostu tak mnie irytowała. Dobra. Kurde, chodźcie tu się bić na blisko, nie? Ja pierdzielę, nie wierzę, ale naprawdę walka jest, kurczę, trudna. Naprawdę walka, szczerze, jest trudna. Ja pierdzielę. Musimy się bardziej chyba, wiecie co, bawić w namierzanie przeciwników. Myślałem, że to będzie głupie, ale muszę przyznać, że... No, to prawda. Kratos, ty zawsze musisz dobijać. Nowa porada, zobaczmy. Potężny Draugr. Po wyprowadzeniu ciosu na chwilę wypada z rytmu. Jest wówczas podatny na kontratak. O, a to jest dobra porada. Dobra, pozbierajmy sobie wszystkie kryształki. Ja pierdzielę, to jest jakaś miazga po prostu. Ta walka jest naprawdę trudna. Kolejna porada. Aha, do tych nieznanych. Jeśli uda im się nas zamrozić, powinniśmy skupić się na obronie, dopóki niebezpieczeństwo nie minie. Okej. Ci wrogowie są się rozjuszeni bardzo agresywnie, kiedy kogoś zamrożą. Ojciec powinien unikać ich lodowego ataku. Dobra, to jest też podpowiedź, której wcześniej chyba nie przeczytałem. No dobra, to ruszajmy dalej tymczasem. Kurde, ale ja pierdzielę, no naprawdę ta walka jest trudna strasznie. Powiem wam, że... znaczy, trudna w takim sensie, wiecie, dla kogoś... O kurde, jak ja... Czekajcie. Podnieśmy kawałek. Jeszcze. Dobra. Okej, pięknie. Powiem wam, walka jest trudna dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do starych części. I ja niestety jestem i to bardzo, przez co niejednokrotnie mylę na przykład klawisze totalnie. I to mnie... Tam jest bezpiecznie? A, myślisz, że tu jest? No właśnie. I moi drodzy, muszę przyznać, że irytuje mnie to czasami, że mi się to, kurczę, sterowanie ciągle myli. No ale, no jakoś sobie poradzę z tym, no muszę się przyzwyczaić po prostu. Jeszcze pewnie jakąś chwilę pewnie zajmie mi to, zanim przywyknę. Dobra. Kurde, ile ich tu jest. Dobra. A już myślałem, że będziemy guzik spamować. O! Co tak śmierdzi? Teraz! Czy to sługi Hel? Są nietknięci, spójrz! Niech ktoś rozpali ogień! Sigmund, twoje noże! Tyle dni bez kawałka mięsa. Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną. A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przy życiu. Obdzierać z mięsa. Kawałek po kawałku. Zajmę się nimi, chłopcze. O kurde. Czekajcie na okazję. Pamiętajcie, że ma być żywy. No nieźle. Bandyci jeszcze. Ja pierdzielę. I tego to się nie spodziewałem w tej grze, powiem wam szczerze. Myślałem, że będziemy się bić z potworami, ale z ludźmi? Okej. No dobra, wszyscy zdjęci. Atreus jest nieobecny w tej walce, dobra. Okej, mamy nową poradę, zobaczmy. Zabijaj cienie. Okej. Wojowników miotających magicznymi pociskami, no dobra. I musimy zabić 25 na brąz, dobra. Okej. Czyżby to wszyscy? Czy ktoś jeszcze nam został? Jeszcze ktoś. Kurde, on się tam... Chłopie, gdzie ty stoisz? Dobra. O kurde! Skąd on się niby wziął? Atreusie! Ja pierdzielę... Chłopcze! Uah.
Weźże go przytul, no. Odetnij się od tego. Chodź. Czeka nas długa droga. Zaczekaj tu. Sam się tym zajmę. No to już wiemy, skąd się ci przeciwnicy biorą w takim razie. To są po prostu takie, nie wiem, zombie, nie wiem jak to określić. Nie wiem jak ich nazwać. Pewnie gra mi tutaj zaraz pokaże ich nazwę, bo Atreus może będzie wiedzieć. Dobra, tam chciał mnie zaatakować, ale w porę wcisnąłem chwyt na szczęście. Ale kurczę, jak ja to tak będę co chwilę ginąć, no to powiem wam, nie no, trudna jest ta gra, naprawdę. Mówię, dla kogoś to jest przyzwyczajony, wiecie, w starych God of War'ach biło się pod kwadratem i trójkątem, tak? A ja tutaj biję w ogóle się pod R1, czajcie bazę. To jest w ogóle tak, nie, to jest taka ogromna różnica w tym sterowaniu, już to jest masakra. No ale dobra, chyba wszyscy. Wrócili. Oni... Wrócili. Jeszcze wszystkim. Chcę stąd iść. Więc pozbieraj się. Musimy znaleźć wyjście. Okej, wydostnę się z ruin. Już Atreus, idziemy, spokojnie, już idziemy. Ja pierdziel. Nie, no rozumiem, to jest szok na pewno dla niego ogromny, no przecież człowieka zabił. Tutaj. Co prawda w samoobronie, no ale jednak. Znajdź coś, na czym się podciągnę. Dobrze. Denerwuje mnie strasznie ta nieczułość Kratosa, no ale... No cóż, no taki on jest. Mam nadzieję, że się trochę zmieni w czasie tej podróży. Bo nie wiem, wiecie, ja w tamtej sytuacji, jakbym miał swojego syna, to nie wiem, przytuliłbym go w takiej sytuacji czy coś. A Kratos, no taki strasznie oschły jest. Atreusie, łańcuch. A tak, łańcuch. No przecież zobaczcie, on w ogóle... No, na szoku jest, no, widać. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. Wiem, musiałem to zrobić, wiem, ale... Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać. Na samym początku. Nie! Nie poddaję się! Dam radę, muszę tylko... Muszę złapać oddech. Chodź na górę. Jestem gotów. No Kratos... Dobra, tu ci przyznam, to była dobra manipulacja, to prawda. Tu mu muszę przyznać naprawdę szacun za to. Dobrze powiedział. Dobra. Lećmy. No, widać, że Kratos, wiecie, stawia na spartańskie wychowanie. Dobra, okej, tam się nie przeciśniemy, jak się domyślam, czyli tam pewnie nic nie ma. No dobrze, to ruszajmy dalej, moi drodzy. Kurczę, mamy dwie drogi znowu. Możemy iść tam łańcuchem. Wojownik musi się wyzbyć emocji, jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Idź dalej w kierunku góry. Ktoś tam coś krzyczy? Okej. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Jestem strasznie ciekaw, kto to krzyczy. Jakiś brok, kimkolwiek on jest. No dobra, na razie sobie zejdźmy tutaj. Zobaczymy, co jest jeszcze w tym miejscu, zanim tam pójdziemy dalej. Aha, i tu jesteśmy od tej strony. Dobra, rozumiem. Może coś tu ciekawego leży na przykład? Zobaczmy, tu coś jest. O! Nowy zestaw artefaktów. Znalezione maski 1 na 9. Zobaczmy. Tę straszną maskę znaleźliśmy w niebezpiecznej części rzecznej przełęczy. Miejmy oczy szeroko otwarte. Ktoś może zapłacić za takie okazy sporo srebra. Okej. Czyli kolejna jakaś taka znaćka pokroju tej zabawki z naszego dzikiego lasu. Kim jest ten brok cały? Kogo on tam w ogóle pogania? To jest dobre pytanie. Dobra, zaraz zobaczymy, o co tam chodzi. Pozwólcie, że się tylko wespnę na górę. Już tam lecimy. Zobaczymy, o co tam kaman. To zebrałem. Może ktoś przyjazny? Byłoby fajnie. O co tu chodzi? Zobaczmy. Pewnie scenka się odpali. Ra,
Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co, proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O te tam, z białą korą. Okej. Miałeś rację. No! Mądraliński z ciebie, chłopak. Jesteś chłopcem, prawda? Ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem o jej. Jak się zwiesz? Brock. Vera Logan. Ej, pewnie mi nie uwierzysz, ale ten twój topór, to ja go zrobiłem. Razem z bratem. Jedno z naszych dzieł. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Musisz się z nim obchodzić, inaczej długo ci nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, cukinsynu. To co ty na to? Ha! Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest runa w kształcie widelca. Digrbikia Dumbr Bakrał. To był nasz znak, mój brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak? Chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. A gdzie druga połowa znaku? Mają, mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Spójrzcie! Już się wami zajmuję. Ulepsz broń. Witaj w krasnoludzkim sklepie. To możesz ulepszać posiadane wyposażenie lub stworzyć zupełnie nowe. Wciśnij prawo, aby przejść do menu ulepszeń. Brock dał ci mroźny płomień. To rzadki surowiec. Zasoby znalezione podczas wędrówki mogą być wykorzystane do tworzenia lub ulepszania wyposażenia. Wciśnij A, aby wybrać lewiatana. Wyposażenie Kratosa posiada poziomy siły i statystyki. Ulepszenie topora zwiększa jego poziom, daje premię do siły, która przekłada się na ogólny poziom siły i statystyki Kratosa. Okej. Okay. Poziom siły i statystyki Kratosa są wyświetlone w tym miejscu, dobra. Wciśnij L3, aby wyświetlić opisy statystyk. Okej. Okay. Obrażenia od ataków runicznych można zwiększyć, zwiększając wartość run. Czas odnowienia ataków runicznych można skrócić, zwiększając wartość czasu odnowienia. Każda statystyka ma wpływ na inne efekty w rozgrywce. Ponownie wciśnij L3, aby ukryć opisy. Podczas ulepszania przedmiotu poziom siły i statystyki zostaną wyświetlone na karcie przedmiotu oraz zostaną uwzględnione w statystykach Kratosa. Ulepszenie broni zwiększa te statystyki na stałe. Inne przedmioty muszą być używane, aby wpływać na statystyki Kratosa. Zasoby wymagane do ulepszenia przedmiotu znajdują się na dole karty przedmiotu. Przytrzymaj X, aby ulepszyć lewiatana. Okej. Okay. Ulepszenie ukończone, lewiatan. Ulepszenie ukończone, w zakładce umiejętności dostępne są nowe umiejętności. A, i mamy więcej siły, patrzcie. Jakby urósł nam kawałek, topór osiągnął poziom drugi, aby ulepszyć go dalej i znać kolejny mroźny płomień. Okej. Okay. Ulepszanie broni umożliwia odblokowanie nowych umiejętności. Zajrzyj do zakładki umiejętności w menu pauza, aby je odblokować. Wciśnij B. OK. Wciśnij lewo, aby przejść do menu rzemiosła, gdzie możesz stworzyć nowe wyposażenie. OK, zobaczmy. Tunika zbuja. A co mi to da? O kurde, to obniżenie szczęście i siłę w zamian za obronę, tak średnio. A to mi z kolei podwyższa siłę, ale zabiera mi szczęście, ale nie wiem dlaczego jest to szczęście. Zwiększa szanse na aktywowanie atutów, zwiększa zdobywanie expa i srebra. A to jest fajne, w sumie nie chciałbym sobie tego ujmować. Chociaż, kurczę, to dajmy sobie tylko... a poziom mi wzrośnie? Mogę sobie podejrzeć, czy mi poziom wzrośnie? Nie mogę. Bo to jest w sumie spoko, zobaczcie, bo da mi to dużo siły, bo na przykład to jest średnie. Bo to mi odejmuje dużo siły i szczęście, jeszcze daje mi tylko 6 obrony, a tu z kolei dodaje mi siłę, ale zabiera szczęście, też średnio. Kurczę, wolałbym zdecydowanie... A tu jeszcze mam jakieś rzeczy, tak? Nie, aha, sortuj po, aha, rzadkość, siła, runy, aha, w ten sposób, dobra. Na razie to zostawmy, pancerz Atreusa.
Zobaczmy. Chyba Atreusa też mogę ulepszyć, tak? Tylko teraz pytanie, jak ja mam zobaczyć, co mi to da właściwie? Skraca czas przeładowania strzał szpona, zwiększa obrażenia zadawane przez Atreusa wręcz, a Atreus szybciej dochodzi do siebie po atakach wrogów. To w sumie ja bym chciał to na przykład, skraca czas przeładowania strzał szpona. To jest spoko, tylko strasznie dużo srebra to kosztuje. Coś ci chodzi po głowie? Kurczę, a szpon to jest łuk, tak? Zwiększa obrażenia zadawane przez strzały i umożliwia zakup nowych umiejętności szpona za doświadczenie. Kurde, dużo tego, powiem wam, trochę tutaj... No i nie wiem, czy brać to, czy nie. Może sobie odpuszczę na razie, bo to mi odejmuje mimo wszystko coś. Bo w sumie... Czekajcie, Lewiatan, to potrzebuje tego mroźnego płomienia, więc tym nic nie zrobi, ale szpon jest spoko, bo w sumie zwiększa obrażenia i umożliwia zakup nowych skillsów. Ja to sobie wezmę chyba. Dobra. Okej, okay. Zabij ich na śmierć, dokładnie. Dobra, i czy ja coś jeszcze mogę sobie zrobić? Pancerz Atreusa. Kurczę, bardziej mam lepszego Atreusa niż Kratosa, ale podejrzewam, że to też jest istotne w tej grze. Czekajcie. Bo tu mamy te ataki wrogów, a co tu jeszcze? Wrogowie w powietrzu otrzymują zwiększone obrażenia. To jest naprawdę spoko. Weźmy to sobie, stwórz. Co? Takie niewielkie rozmiary to naturalna ochrona. Mniej do bicia. Okej. Okay. Szata zdobi człowieka, osiągnięcie dostałem. No i to chyba... Kup, sprzedaj, artefakty. O, mogę sprzedać zabawki. Ha, ale wiecie co, ze sprzedażą zabawek i mask bym się wstrzymał, bo możliwe, że to jest tak, że jak zbiorę cały zestaw, to dopiero wtedy dostanę mnóstwo kasy, a za osobne to niekoniecznie, więc to sobie na razie odpuszczę, a tu w sumie już nic. Nie chcę nic mówić. Tu coś mamy, nowa lokacja, rzecz na przełęcz, okej? Ale nasi przyjaciele z drzewa wrócili pod okładkę. Dalej, sprawdź topór w akcji. No dobra, no to przetestujmy. Tylko niczego nie popsuję. Okej. Potestujemy w takim razie nasz toporek. I faktycznie zadaje większe obrażenia. O kurde, czekajcie, bo plecy mamy. Dobra. No, są większe obrażenia, bez kitu. Prok, już cię lubię. Już cię Brok lubię, jesteś świetny. Dobra, to się, skupmy się tutaj na walce. Kurde, ale faktycznie, patrzcie, w ogóle ten topór się inaczej zupełnie świeci teraz tym mrozem. To jest fajne. Okej, okay, mamy dużo expa. Dobra. Powiem ci, twój ojczulek to rzeźnik. Pójdziesz w jego ślady? Nie wiem. Mamy jakąś poradę, zobaczmy. A tu już chyba widziałem to wszystko. No to było. Dojdziemy nią do góry? Tak, biegnie w tym kierunku. Chcecie zobaczyć moje towary? No w sumie już gadaliśmy przez chwilę Brok, więc wkrocz do góry przez wrota i te wrota są tutaj, okej, czyli mamy wejść tam. Mamy jeszcze jakiś wpis nowy, zobaczmy, Brok. Brok to krasnoludzki kowal, którego spotkaliśmy podczas podróży w kierunku góry. Podobno jest bardzo sławny. To on stworzył Lewiatana, czyli topór ojca. Zaproponował też, że go dla niego udoskonali. Jest nieco szorstki i zrzędliwy, ale i tak go lubię. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. A moi drodzy, o właśnie, zobaczcie. Tu się nam jakieś nowe skills odblokowały. A jak to się teraz... Aha, to się gałką operuje. Rozumiem. A to mogę... Aha, to jest po prostu zamrażający rzut. Dobra, okej. Tu mogę coś, ale mam za mało doświadczenia. O kurczę, czekajcie. Tu jest jakiś... Aha, wow, jakaś eksplozja, dobra. I co my tu jeszcze mamy? Czy mnie na coś stać w ogóle? Zacznijmy od tego. No teoretycznie tu mnie, walka w zwarciu, czekajcie, uderzenie kata. Przytrzymaj RT, aby wykonać okrutne uderzenie toporem, zadając poważne obrażenia. To jest spoko. Przytrzymaj RB, aby wykonać atak toporem uderzający wielokrotnie i unieruchamiający kilku przeciwników naraz. Mocny cios kończący na końcu kombinację szybkich ataków, ciśnij... Okej, no i to jest też w sumie spoczko. Kurczę. A tu jeszcze mam jakieś umiejętności, ale 1000 expa kosztuje. Może najpierw pójdźmy w te za 500, a później pójdziemy w te droższe. Tylko tak się zastanawiam, w co pójść, bo tu mam jakby takiego krytyka na jednym gościu. Mi się wydaje, że to jest dobre, bo tu mamy, wiecie, naparzamy i ostateczny cios, taki wiecie, taki ciep konkretny. Myślę, że to jest dobre, weźmy to sobie. Dobra, pięknie. I co my tu jeszcze mamy? Mamy coś w pancerzu nowego, u Atreusa coś, pancerz. Aha, i to po prostu, aha, że mamy ten nowy, dobra. Umiejętności, widzę, że Łatyusa coś jeszcze możemy... A, tu mi się też odblokowały jakieś skills. Ataki magiczne, tego jeszcze nie mogę. Kontynuuj podróż, dobra. A tu 250 expa zaledwie kosztują te rzeczy, co zobaczmy sobie, bo te kosztują pewnie 500, dokładnie. Atreus będzie pomagał Kratosowi, kiedy wrogowie będą pod wpływem pewnych efektów lub gdy Kratos będzie atakowany. Okej, to jest spoko. Gdy wrogowie są blisko, Atreus może wykonać różne ataki zadające obrażenia od ogłuszenia.
Aha, zobaczmy jak to wygląda. Czekajcie. Ha, to jest w ten sposób, a to? Jeszcze raz zobaczmy. To jest fajne, weźmy to sobie. Dobra, także w coś sobie zainwestowaliśmy. Dobra, no kurczę, powoli się rozwijamy, spoko. To mi się podoba. Okej, jeszcze sobie zobaczmy oczywiście, co jest tutaj. A, to jest to, co widzieliśmy z drugiej strony, dobra. Oczywiście chciałbym się tutaj jak najbardziej jeszcze rozejrzeć, zanim pójdziemy do tej bramy. Dobra, my już pewnie w tym odcinku się nie udamy, ale mimo wszystko chciałbym się jeszcze... ...samego w walce. Tak. Ludzie to jedno. Z całą resztą masz walczyć, póki nie każe ci przestać, albo nie umrzemy. Rozumiesz? Weź się w garść, albo wracasz. Rozumiem. Dobrze. Okej, okay, podoba mi się, że Atreus się nie kłóci z Kratosem, tylko przyjmuje jego porady, bo te porady faktycznie są, no, po prostu dobre. Okej, okay, a gdzie my jesteśmy? Znowu tu wróciliśmy. No właśnie. Dobra, dobra. W takim razie to zostawiamy, a ruszmy sobie już tutaj. Ja pierwszy, jak mi się ta gra podoba, naprawdę, to jest miazga, powiem wam, to jest jakby, wiecie co, to jest dla mnie gra idealna, w takim sensie mam Kratosa, mam mitologię, mam rozwój postaci, jest jakby takie, taka RPGowość w tym wszystkim, no muszę przyznać, że to jest chyba naprawdę gra, na którą czekałem wiele, wiele lat. Myślę nad imieniem dla twojej bestii. Może nazwę ją Pieprzoną Wdzięcznością. Hej, Pieprzona Wdzięczności, do mnie! Brok, naprawdę lubię cię. Okej, okay, zobaczmy co tutaj jeszcze mamy, bo tu nas jeszcze nie było. I tu też mamy jakieś kilka, mówię, do tej bramy już w tym odcinku nie chcę iść, ale chciałbym się właśnie rozejrzeć jeszcze tutaj na koniec, czy mamy coś tu interesującego. Zobaczmy. O, nie zauważyłem tego. Kolejna maska chyba. Zobaczmy sobie tą maskę. Okej, okay. Dobra. I tak jak mówię, chcę na razie... Tutaj nie zejdę, tak? Aha, bo tu byliśmy już wcześniej, dobra. Okej, moi kochani, to myślę, że to będzie już dobry moment, żeby sobie ten odcinek zakończyć. Ja sobie jeszcze tylko zapiszę gierkę, mam nadzieję, że tutaj wszystkie te znaczki, które zebrały, mi się zapiszą, byłoby dobrze. No a cóż, no tymczasem tu będziemy odcinek już, moi kochani, kończyć. Niestety, wiem, ja też chcę pograć, wierzcie mi, no ale nie mogę. Dwa odcinki dziennie to jest maksymalna ilość, już wam mówiłem. Zresztą YouTube też od jakiegoś czasu ograniczył ilość filmów i można wrzucić maksymalnie 3 dziennie, więc i tak byście więcej nie dostali. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z God of War. Na razie!